swimming pool. Yeah. Oh. Private swimming pool. Yeah. You look beautiful. Wow, all the sea view. Yeah. Yang. Very beautiful. Oh. Wow, the villa. Wow. Oh, very nice. Bedroom, you have the sink. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Okej, okay. Jedziemy sobie takim meleksikiem. Mm-hmm. Yes, beautiful sea view. Tylko za kawałeczek. O, tutaj stąd nie widać, co bo jesteśmy za nisko, ale z pokoju był. Beautiful, very beautiful. Mm-hmm. On the villa, yes? Yeah. Mm-hmm. Upstairs. Upstairs, yes. Jedziemy zobaczyć, jak wyglądają pokoje w willi u góry z pięknym widokiem. Przed chwilą byliśmy w pokojach hotelowych, też były bardzo fajne, duże pokoje z dużym łóżkiem sypialnianym plus kanapą, gdzie na przykład właśnie może spać dziecko albo trzecia osoba. No. A tutaj są wille, piękne wille, zaraz zobaczymy jak jest w środku i jaki tam jest piękny widok. Żeby nie trzeba było łazić, to mają tutaj takiego ładnego, ładną furę. No, no. No, tu jest stromo. Tak pieszo łazić codziennie. O, kurczaki. Będzie, byłoby grubo. Wszystko, co byśmy zjedli na dole, na mieście, zanim byśmy tu doszli, to byśmy wszystko spalili. No. O, chyba tutaj, tak? Po prawej? Nie. Gdzieś indziej. No, pan bardzo ostrożnie jeździ. Chyba, że to tutaj, ten pokój. O, chyba tak, no. Ej, nie, jeszcze dalej. Do pierwszej z brzegu. Jedziemy do pierwszej z brzegu i zobaczymy. No, tu gdzie najlepszy widok, żeby najlepszą pokazówę zrobić. Okej, okay, idziemy sprawdzić. Okej. Ale. Yeah, you have the swimming pool. Oh, yeah. Private swimming pool. Yeah, yeah. You look beautiful. All the sea view. Wow, all the sea view. Yeah. Piękne. Very beautiful. Beautiful. Yeah. Oh. Ale villa. Wow. Oh, very nice. Yeah, oh. Big kitchen. Yeah, very big. Very big kitchen. Bedroom, you have the sink. Oh. Yeah. Oh. Yeah. You can sleep. Mm-hmm. And you open, you will look the sea. Wow. Wow, jakie big window. Wow. Yes. Very big window. Yeah, very big. Yeah. I tutaj łóżko. Wow. Oh my god. Very beautiful. And inside, we have the inside. A, jeszcze łazienka tutaj. Wow. Wow. Mhm. No, kozacko. Trzeba powiedzieć. Tutaj byśmy chcieli pomieszkać. A tutaj. Very nice. Możemy to kupić? Kurde, powiem ci, że jak Bitcoin jeszcze pójdzie do góry, to kupimy. O, very big. Oh, this is the best place. Yeah, you are dark. Yes. My daughter all day stay in swimming pool. Wow. Beautiful, beautiful. Oh, the chat. Oh, the chat. No, muszę wam powiedzieć, że podjerałem się tą willą przeokropnie. Przebardzo. Z takim basenikiem, z takimi widokami.
tam jest coraz niżej. Piękna, ogromna, wysoka, bardzo wysoki dach. Łóżko z widokiem na ten widok, na zachodzące słońce. Tutaj to drzewo troszeczkę zasłania zachód słońca, ale tam ogólnie ja pierdzielę, jaki klimat. Patrzcie się też, jakie piękne to drzewo, takie wielkie tutaj na żywo, robi taką też robotę. No masakra. Niesamowite, piękny basen i wanna. Okej. O, my shoes. Okej. Okej. Właśnie jesteśmy prawie że na Bangla Road. Ruch jest ogromny. Cholerę samochodów. Szukamy miejsca parkingowego. Przed chwilą było ogromne miejsce parkingowe. Jest dzisiaj impreza i po prostu nie ma szans, żeby gdziekolwiek zaparkować nawet skutera. Tutaj jest jakieś takie miejsce, które zajęłoby totalnie wyjazd temu samochodowi. No i się tak właśnie zastanawiamy, czy tutaj zaparkować, czy nie. Trzymaj, Dorka, telefon może. Zaraz tu podjedziemy, zaraz zobaczycie, co tu się w ogóle dzieje. Bo jazda jest niesamowita. Widać, jazda jest tajska. Jazda jest tajska jak nic. Pokażmy chwilę. Patrzcie, co się dzieje przed nami. Trzeba się tutaj przyciskać. Dobra, ja muszę wziąć telefon, bo muszę dodać gazu. Trzymaj, Dora. Czekaj, dobra, ja wezmę telefon, a ty weź nie telefon. I tak tutaj wygląda jazda. Nie wiem, czy cokolwiek widać, no coś tam widać. Wcześniej. Ogólnie trzeba tutaj jechać na zapałki, na żyletki wręcz, nawet cieńsze niż zapałki, bo jest naprawdę bardzo ciasno. Szukamy miejsca. Patrzcie się, ile tutaj jest. Jak to jest zapchane. O, tutaj pani sobie wjechała, chociaż tu już miejsca nie ma. No nic, dobra. Okej, tutaj kolejny parking. Kolejny parking załadowany, że nawet nie ma gdzie. O, patrz, jest tutaj. Bo co? Ale to jest jeszcze trochę za daleko. Spróbujmy jeszcze gdzieś troszeczkę bliżej. Ale ciasnota. Pani, zaraz tutaj zrobimy garaż z tyłka. Chociaż oni też w trójkę, więc trzeba uważać. Dziecko na stojąco. Ale jazda, ale jazda. Na prawo, w prawo, patrz. Tutaj by tu by gdzieś, kurde. Dobra, jeszcze kawałeczek. No, tu się gdzieś wciśniemy. O, uwaga, uwaga. Tu gdzieś się wciśniemy, choć tutaj skuterów też tyle, że po prostu masakra. Ale tu zawsze zaparkuję. Dobra, staję w pierwszym wolnym miejscu, w przejściu jakimś. Po prostu tu. I ma być. Patrzę tam skuterów. To, co jest fajne w Tajlandii, to to, że nie trzeba się bać o to, że ktoś nam ukradnie jakieś kaski albo coś. Nasze kaski, trzy kaski zostawiamy tutaj. Dobra, ja muszę stąd jakoś wyjść. Zaraz wam pokażę. Pan tutaj nawet jakąś torbę zostawił swoją. Patrzcie na to, tutaj jest nawet jakiś plecak na skuterze normalnie położony. Tam jest jakieś też kaski, są normalnie ze skuterów. Klucze tylko sobie zabieram.
klucze zabieram i idziemy, ale to co tu się dzieje, to jak tu jest wszystko zapchane, to jest w ogóle parking, tu musi widać mnie, nie ciebie. Tam samochody, parkingi, wszystko pozajmowane. Nawet skutera ciężko zaparkować. No, jeszcze tylko Emka wam pokaże swoją suknię, co sobie dzisiaj kupiła, nie? Ja piernikam, ale sobie kupiła suknię. No, także tak to wygląda. Patrzcie się, jaki tu jest ścisk. Spicy! Oh my god! Very spicy! Give me one! Daj mi jedną chochelkę! Ah, give me one! Jakbym tak za... Okej, okay, jakbym tak załyczył taką chochelkę, to by mi chyba żołądek, nie wiem, bokiem wyszedł. Jeszcze co? Taką chochelkę łyknął całą na raz, to naprawdę dziura w żołądku od razu. Flaki wypalone, przelałoby się do nie wiem dokąd. Jasny gwint. Ale to było spicy. Oj, Emma, sorry. O, tutaj są jakieś fajne rzeczy. Tutaj są fajne rzeczy. O, tutaj są bardzo fajne rzeczy. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Tutaj jest żarełko. O jacie, patrzcie na to. Jak to wygląda. To są jakieś ślimaki, Emka, nie dotykaj. Jakie krewetunie, lobstery, kalamary. O, tam jest ten, ośmiornica. Jak się ośmiornica nazywała? Kurde, zapomniałem. Dobra, idziemy dalej. Gdzie mama? Oh my god, zgubiliśmy mamę. Gdzie mama? O, jest, jest. O Jezu. Hello, hello. Co bierzesz? Lody kokosowe. A. O, to będą pyszne lody kokosowe. Lody były takie dobre, że nie zdążyliśmy ich nakręcić, nie Emka? Ty coś masz jeszcze? To już sama reszka. Ale tu się dzieje. Ale tu się dzisiaj dzieje. Ja pierdzielę. Jak w jedną stronę, tak i w drugą. Bez końca, bez końca. Mogę nagrać, a co chcesz pokazać? Swoją torebkę Popita. Ja pierdzielę, jeszcze torebki Popita nie widziałem. No. Z dwóch stron. Z tej i jeszcze od środka. Ja pierdzielę. Z tej wciskasz, a z tej wyciskasz. No, z tej wciskasz, tamtej wyciskasz. Ale nie zawsze tak się robi. Nie, nie trzeba, nie, ale nasz skuter na szczęście jest. Na szczęście wszystkie kaski też są. Bo przecież gdzie miały być? Gdzie miałyby być? Trochę ciężko było go znaleźć, bo jest tutaj znaczna ilość przez całą ulicę, ale wszystko jest okej. Okay.